Witam serdecznie, zapraszam na kolejny świetny przepis, bardzo smaczny. Głównym składnikiem jest makaron tagliatelle typu włoskiego, to są te szersze wstążki. Kupujmy jakiś dobry, sprawdzony makaron. 300 g pieczarek, 1-2 łyżeczki oleju, 2-3 łyżki śmietany, jakiś kawałek wędzonki. Najlepiej, żeby to była dosyć chuda wędzonka, może to być chudy boczek. Oczywiście natka z pietruszki, bardzo dobry dodatek. Połówka pora, ta część jaśniejsza. 2 łyżki śmietany. Zaczynam od posiekania umytego pora i kroimy w takie półplasterki. Kroimy wędzonkę w taką kosteczkę. Pieczarki można pokroić grubiej lub w cieńsze plasterki. Ja wykorzystam taką prostą szatkownicę. Trzeba tylko uważać na paluszki. W dużym garnku wstawiamy wodę, bardzo dużo wody, dosyć obficie solimy. Makaron musi być smaczny. Wody do gotowania klusek powinno być naprawdę dużo. Wtedy makaron nam się pięknie ugotuje. Dodam też odrobinkę oleju i zaraz jak woda zacznie wrzeć, dodam makaron. Tuż obok podgrzewam rondel, wlewam olej. Wrzucam pieczarki na rozgrzany tłuszcz. Troszeczkę solę. Dodaję sporą szczyptę ziół prowansalskich. I jak troszkę pieczarki się podsmażą, dosłownie po minucie, dodaję pora. W tym samym czasie wrzucam makaron. Zaraz na początku mieszamy makaron. Makaron zaczyna się rozwijać z tych kłębuszków. Co jakiś czas mieszamy i gotujemy na takie średnie al dente, żeby nie były też za twarde. Do podsmażonego pora z pieczarkami dodaję kiełbaskę, szczyptę chili, można też dodać troszeczkę mielonej słodkiej papryki dla koloru. Wszystko wymieszam. I duszę pod przykryciem około 2 minut. W trakcie możemy próbować i według uznania doprawić sobie do smaku. Kontrolujemy makaron, sprawdzamy twardość, żeby nie był rozgotowany. Makaron gotujemy tyle, na ile go ocenimy. Próbujemy po prostu, jeśli się nadaje, trzeba go natychmiast odcedzić. Makaronu nie płuczemy, potrząsamy, żeby dobrze odeszła woda. Wsadzamy do garnka. Przykrywamy pokrywką. Do duszących się pieczarek dodajemy starty czosnek lub posiekany na desce. Wszystko mieszamy, doprawiamy sobie według swojego uznania. Chwil
basilikę smażymy. Warzywka są już miękkie. I ja jak zawsze lubię troszeczkę przełamać smak odrobiną cukru. Wrzucam dosłownie pół łyżki mąki. Jeśli robicie mniejszą ilość, ta mąka będzie zbędna, bo wtedy tego sosu nie potrzebujecie zbyt wiele. Wszystko mieszam. Dodaję odrobinę płynu, w którym gotowały się kluski. W ten sposób zrobi się na patelni pyszny sos. Na sam koniec dodaję sporo natki pietruszki. I pyszny sos jest praktycznie gotowy. Możecie go zrobić w takiej postaci, bez dodawania na przykład śmietany. Jeśli nie tolerujecie na przykład dodatków mlecznych, nie trzeba jej dodawać. Taki sos jest również pyszny. Ja dodam troszeczkę tej śmietanki. Wszystko wymieszam. Ostatecznie zagotuję i gotowe. Jeszcze raz spróbuję. Idealny. Natychmiast wyłączam i podaję z makaronem. I natychmiast polewam sosem pieczarkowym z wędzonką. Wygląda bardzo dobrze. Jeszcze tylko tradycyjna dekoracja. Przepyszne, bardzo smaczne. Polecam, dziękuję za uwagę i zapraszam na następne przepisy.